Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Witamy w niedzielę z Oslo. Jesteśmy w centrum prasowym na Holmenkollen i czekamy na rozpoczęcie konkursu drużynowego na skoczni normalnej. Wszyscy sobie zadają pytanie, czy polska drużyna jest w stanie wywalczyć dzisiaj medal? Czy jest? No a kiedy, jeśli nie dzisiaj? Gdyby podliczyć punkty zdobyte przez zawodników wczoraj w konkursie indywidualnym, zajęlibyśmy drugie miejsce za Austriakami, wyprzedzając Norwegów, Finów, Niemców. Trener Kruczek podkreśla jednak, dziś jest zupełnie inny dzień, zupełnie inny konkurs, nie można tego przekładać w ten sposób. Z całą pewnością Norwegowie nie są w stanie zaliczyć drugiego tak słabego konkursu jak wczoraj. Ale mamy świetnie skaczącego Adama Małysza, mamy świetnie skaczącego Kamila Stocha i z całą pewnością stać tutaj polską drużynę na wyrównaną walkę o medale z Niemcami, z Japończykami, z Finami. Ściskajmy więc kciuki za naszych zawodników w konkursie, który rozpocznie się już za półtorej godziny. Jag har ingen start för kvartsmål, men många har vi och jag har inte tänkt sig det.